Następnego dnia gimnazjalistka Aurelia Drabik poprosiła mamę, by przywiozła ją do szkoły. Dziewczynka chciała w ten sposób uniknąć kolejnego spotkania z bandytami, którzy wyłudzają od niej pieniądze. Wciąż nikomu nie powiedziała, że jest szantażowana. Co jest, to jest? Myślałaś, że nam uciekniesz, co? A myśmy cię znaleźli. Puśćcie mnie, proszę. Gdzie byłaś wczoraj, co? Miałaś nam coś przynieść. Ale ja nic nie mam. Pokaż szybko. O, a musiałaś nowy prezent kupiła, co? Ale to nie mój. No nie, bo teraz jest mój. Zobacz, może jakoś kasy jeszcze ma. A panowie, co tutaj robią? Nic. Siostry odprowadzam do szkoły, a co? No, pa, Aurelia, biegnij. Widzimy się po południu. Aurelia, zaczekaj. Powiedz mi, to naprawdę był twój brat? Tak, to był brat. Wszystko w porządku? Tak, przepraszam, śpieszę się na lekcję. Aurelia jest przerażona. Nie przypuszczała, że bandyci zaczną ją nachodzić nawet w szkole. W dodatku zabrali jej odtwarzacz, który pożyczyła od koleżanki. Czuje, że znalazła się w sytuacji bez wyjścia i że musi powiedzieć komuś o tym, co się dzieje. O, hej. No i co tam, jak tam w domu? Co w domu? No, miałaś awanturę, że zgubiłaś ją w trójkę? No, w sumie nie. Widzisz, mówiłam ci, że będzie wszystko okej. Okay. A masz mój odtwarzacz? Tylko jest taki problem. Zapomniałaś go? Nie, ja zgubiłam. Tu też zgubiłam. Co? Przepraszam. Popieprzyło cię? Jak mogłeś zgubić dwa odtwarzacze? Zostaw mnie w spokoju. Co się stało z Aurelią? Nie mam pojęcia. Ostatnio jest w ogóle jakaś dziwna, ciągle krzyczy, płacze. Udało się w ciągu dwóch dni zgubić dwie MP3. Aha. Wiesz co, Martina, to masz klucz? Otwieraj drzwi. Mhm. Proszę wyjść do klasy, ja zaraz przyjdę. Wychowawca klasy pierwszej D, Dominik Huber, jest już niemal pewien, że Aurelia ma jakiś problem, o którym nie chce nikomu powiedzieć. To, że w krótkim czasie zgubiła pieniądze i dwa odtwarzacze muzyczne, wydaje mu się zbyt podejrzanym zbiegiem okoliczności. Aurelia, ja widzę, że ty masz jakiś problem. Ja chcę ci pomóc, ale muszę wiedzieć, o co chodzi. O nic. O nic. Proszę, powiedz mi, co jest? Ja tego dłużej nie wytrzymam. Chcę, żeby moja mama po mnie przyjechała. No dobrze, dobrze, ale chodź ze mną. Idziemy do pokoju nauczycielski. Chodź. Dominik Huber widzi, że uczennica potrzebuje pomocy. Chce się dowiedzieć, jaki problem ma dziewczynka. A, Julu, fajnie się jesteś. Ty teraz nie masz zajęć, prawda? Nie, mam teraz godzinę przerwy. Widzisz, ja mam tu jakiś problem do załatwienia. Musiałam zostawić moich uczniów samych. Mógłbyś iść do mojej klasy, pierwszy D, na zastępstwo? No jasne, w ogóle nie ma sprawy. Fajnie, super, super. I zaraz zadzwonimy do twojej mamy, tak? I mamy nadzieję, że mogła do ciebie przyjechać. No może jeżeli nie mama, to brat. Aurelia nie ma brata. No jak to nie ma? Przecież widziałam dzisiaj pod szkołą. Mówił, że jest jej bratem, był z jakimś kolegą. To nie był mój brat. Aha, z kolegą? No i kto to był? Ja się boję. Ale powiedz, czego się boisz? Tych dwóch. Oni mnie szantażują. Kochanie, jak to cię szantażują? Proszę, Aurelia, powiedz nam, co się stało. To jest bardzo ważne. Skąd ich w ogóle znasz? Nie znam ich. Napadli mnie w parku. Wzięli ode mnie pieniądze i MP3 i kazali mi więcej pieniędzy przynieść. Tylko błagam, niech pani nikomu nie mówi. Kochanie, to są przestępcy i my będziemy musieli to zgłosić na policję. Błagam nie, bo oni mnie zabiją i moją mamę też. Nie bój się. No co? Tak ci powiedzieli? Tak i siecie? Kochanie, nie bój się. Musimy to zgłosić na policję, nie ma wyjścia i naprawdę nie masz się czego obawiać. Okej? Ja zaraz zadzwonię do twojej mamy, dobrze?
Tymczasem licealistka Jagoda przychodzi do szkoły. Czeka już na nią mężczyzna, który poprzedniego dnia ją zaczepił. Dziewczyna podejrzewa już, że ktoś zrobił jej kawał i umieścił w jej imieniu ogłoszenie w internecie. Nie, 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 tak nie będzie. Chodź, nie uciekaj. Ratunku! Ej, zostaw ją! Ewa, biegnij powoźną! Puszczaj ją! Ze mną umawiasz! Potem... Puszczaj ją, zwoń policję! Zostaw ją! Cicho, zamknij się! Aurelia, dlaczego mi nie powiedziałaś? Aurelia mówi matce i nauczycielom, że jest szantażowana. Przepraszam, nie powinnam tak mówić. Wszystko jest w porządku? Mężczyzna, który chciał się umówić z Jagodą, robi się agresywny. To wszystko przez nas. Nie histeryzuj. Dobrze wiesz, że to miał być tylko żart. Proszę, byście się zastanowiły, do czego to mogło doprowadzić. Jak można publikować w sieci cudze zdjęcie i numer telefonu? To wcale nie było śmieszne. Jagodzie ten facet naprawdę mógł zrobić coś złego. To było bez sensu od początku do końca. I co teraz ta biedna mała dziewczynka zrobi? Co? Gimnazjalistka Aurelia jest szantażowana przez dwóch chuliganów, którzy wyłudzają od niej pieniądze i straszą ją, że zrobią krzywdę jej i mamie. Dziewczynka boi się powiedzieć dorosłym, co się dzieje. Kłamie, że zgubiła pieniądze i drogi sprzęt, który zabrali jej bandyci. Czuje, że dłużej nie wytrzyma tej sytuacji i wyznaje prawdę nauczycielom. Piątka! Koleżanki 16-latki umieszczają w internecie jej ogłoszenie towarzyskie. Chcą się zemścić za to, że ta nie pozwoliła im odpisać na klasówce. Wkrótce do dziewczyny zaczynają dzwonić mężczyźni, żeby się z nią umówić. Jeden z nich odnajduje ją w szkole i żąda, by z nim poszła. Gdy dziewczyna odmawia, ten robi się agresywny. Policja, dostaw ją! Cicho, zamknij się! Co się tam stało? Nie wiem, jakiś koleś! Zostaw ją! Jagoda! Ale są... Coś ty zrobić, nie wiem! Szybek, jeden! Wszystko jest w porządku? Chodź, wracamy do szkoły. Chodź. Wszystko w porządku? Tak. Możecie mi powiedzieć, co się stało? Wiecie coś? Nie, nic. Nic nie wiecie. Dobrze, my to musimy zgłosić, słuchaj. Chodź, pójdziemy do pana dyrektora, spokojnie. Nie denerwuj się. Nie boli cię nic? Ręka, ale... Dobra, chodź. Mamy higienistkę. Spokojnie, chodź. Wy dalej nic nie wiecie, co to się dzieje? Nie znam go. Nie znasz go, tak? Chodź, nie macie. Przybiełyśmy. Okay. No dobra, ale w końcu nic się nie stało. Nic się nie stało? Widziałaś tego oblecha? Chciałbyś, żeby cię obmacało tak jak Jagodę? To wszystko przez nas. Nie histeryzuj. Dobrze wiesz, że to miał być tylko żart. Nie śmieszą mnie takie żarty. Musimy to odkręcić. Ej, czekaj. Chyba nie chcesz jej powiedzieć prawdy. Ola! Koleżanki Jagody, które wymyśliły całą intrygę, przestraszyły się, że swoim głupim żartem naraziły koleżankę na niebezpieczeństwo. Ola postanowiła powiedzieć Jagodzie, że to ona wraz z Ewą zamieściła ogłoszenie w internecie. Ten facet to wszystko nasza wina. Dobra, współczujemy ci, że jakiś zboczeniec cię napadł. Dosyć. Ola, idziemy, co? Nie, czekaj. Ja chcę to wszystko powiedzieć. To ogłoszenie... To wy wrzuciłyście je do sieci, prawda? Ola, idziemy stąd. Smoczyca! Nie, puszczaj. Jak chcesz, to idź sama. Szkolna woźna poinformowała wychowawczynię Jagody Teresę Kremer o tym, co wydarzyło się przed szkołą. Dobrze się czujesz? Tak. Dzwoniłam do twojej mamy. Zaraz tutaj będzie. Ale co to był w ogóle za mężczyzna? Znasz go? Był wczoraj pod szkołą. I też cię zaczepiał? A dlaczego nic o tym nie powiedziałaś? On przed ogłoszenia. Nauczycielka czyta ogłoszenie randkowe i jest coraz bardziej zdumiona głupotą swojej uczennicy. Nie wie jeszcze, że to nie Jagoda zamieściła to ogłoszenie. To nie ona. To my z Ewą Frączak. To my zamieściłyśmy to w internecie. To miał być głupi żart. Jagoda o tym nie wiedziała. Żart? A wy nie wiecie, co się mogło stać waszej koleżance? Przepraszam, nie wiedziałyśmy. Macie po 16 lat i nie wiecie, że zamieszczanie czegoś takiego w internecie ze zdjęciem i z numerem telefonu może doprowadzić do tragedii? Pani Jadziu, zaprowadzimy ją do higienistki. Tak, Jagódka, chodź. A jak twoja ręka? A my spotkamy się u dyrektora. To było głupie. Po co ja w ogóle dałam się na to namówić?
To wcale nie było śmieszne. Jak gdzie ten facet naprawdę mógł zrobić coś złego? To było bez sensu od początku do końca. Aurelia, dlaczego mi nie powiedziałaś? Nauczyciele wezwali do szkoły mamę Aurelii i powiedzieli jej, że dziewczynka jest szantażowana przez dwóch niebezpiecznych bandytów. Chuligani, którzy znęcali się nad Aurelią, są poszukiwani przez policję. Dziewczynka jest nadal bardzo przestraszona, więc matka postanowiła, że od tej pory będzie ją codziennie odprowadzać do szkoły i pilnować, by bezpiecznie wróciła. Nic złego jeszcze się nie stanie. A jak oni znowu mnie napadną? Nie napadną. Nie pozwolę na to. Dopóki ich nie złapią, nie będziesz sama chodziła do szkoły ani sama wracać. A jak ich nie złapią? Złapią, na pewno złapią. Tak, Aurelia, nie bój się. Wszystko będzie dobrze. Nie pozwolimy cię krzywdzić, naprawdę. Jeszcze raz panu dziękuję. Aż strach pomyśleć, co było, gdyby nie pan zajął się Aurelią. Jeszcze raz. To były duże nerwy, ale ja zrobiłem tylko to, co powinien. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję. A czy wy zdajecie sobie sprawę z konsekwencji tego, co zrobiłyście? O sprawie z fałszywym ogłoszeniem został powiadomiony dyrektor szkoły. Pół godziny później Ola i Ewa są w jego gabinecie. Muszą teraz wytłumaczyć, dlaczego zrobiły tak głupi żart koleżance. Dobrze. Po pierwsze, to ogłoszenie musi natychmiast zniknąć, to chyba oczywiste. Po drugie, o wszystkim dowiedzą się wasi rodzice. Po trzecie, dostaniecie naganę dyrektora szkoły. Proszę. Jagoda, wszystko w porządku? Jesteś cała? Tak, mam. Nie mogłam się do ciebie dodzwonić. Wyłączyłam komórkę. Dziewczyny, Ola i Ewa, możecie iść. Co się stało, córuś? O co ty płaczesz? Co się stało? Pani Zabłocka, tak? Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, co się tutaj wydarzyło? Dostałam telefon, że moją córkę napadnięto przed szkołą. Jak w ogóle do tego doszło? Jagoda, a ty dlaczego masz wyłączony telefon? Co do telefonu, to Jagoda powinna zmienić numer. Przepraszam. Proszę zobaczyć. Jej koleżanki umieściły to w internecie. Co się dzieje z tymi dziewczynami? Kompletnie tego nie rozumiem. Czy one są tak totalnie bezmyślne, że nie wiedziały, do czego może to doprowadzić? Dobrze, że to tylko tak się skończyło. Po wyjaśnieniu całej sprawy Jagoda Zabłocka zwolniła się z lekcji. Razem z mamą wraca do domu. Jej koleżanki zrozumiały, że źle zrobiły, umieszczając w internecie jej ogłoszenie. Nie zdawały sobie sprawy, na jakie niebezpieczeństwo naraziły koleżankę. Mama na mnie czeka. Muszę iść. Jakbyś kiedyś chciała przyjść do nas na imprezę albo umówić się gdzieś na mieście, to wiesz, spoko. Raczej nie skorzystam. Wiedziałam, że one mnie nie lubią, ale nie sądziłam, że są zdolne do czegoś takiego. Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Już wolę, żeby wszyscy traktowali mnie jak kujonkę, od której można odpisać zadanie.